chwili mówiłem, że przedstawię Wam, jakie spojrzenie na przyrodę, czyli na ryby, mają Wody Polskie. W numerze marcowym z 99 roku Świat spinningu i muchy. W 99 roku razem z Jackiem Kolędowiczem byliśmy na takim spotkaniu, gdzie było masę nierobów z rządu, masę nierobów z ministerstw, masę nierobów z różnych urzędów. To było chyba w Knesejmie spotkanie, o ile pamiętam. W dniu 30 stycznia 1999 roku w budynku Sejmu RP, a czyli to jednak był on w Sejmie, widzicie, obradował nadzwyczajny zjazd Forum Ekologicznego UW regionu Mazowsze. O randze zjazdu świadczyła obecność przedstawiciela władz, wiceprezydenta Warszawy Wojciecha Kozaka, wicewojewody mazowieckiego Stanisława Pietrzaka, szefowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Spójrzcie, jakie pieniądze ten Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska połyka co roku. Nie wyobrażacie sobie, jakie są pieniądze. Nie wyobrażacie sobie. A co robi Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska? To, co wszystkie te od środowiska. Piszą i piszą papiery, tworzą stertę papieru. No i zatrudniają ludzi oczywiście, no to jest bardzo najważniejsze. Szefowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska Marii Zajączkowskiej oraz posła Pawła Piskorskiego. No to też znany jest ten pan, on też miał taki bardzo dużego farta w kasynach i też takiego dużego farta miał jak pan prezydent Wałęsa w Totolotku, tak, w lotku. Wśród uchwał podjętych przez zjazd znalazła się przyjęta jednogłośnie uchwała dotycząca sprawy dewastowania Wisły, o której pisaliśmy już w 1997 roku w numerze 10 naszego miesięcznika Jaskółka Uwięziona, bo to pisał Jóźwiak. Najlepszy jaki w ogóle kiedykolwiek redaktor wędkarski. Ale redakcja mu w końcu chyba podziękowała. Projekt tej uchwały wysunąłem w imieniu naszej redakcji i mam nadzieję w imieniu wszystkich, którym leży na sercu ochrona Wisły naszej największej i zachowanej jeszcze w miarę naturalnym stanie rzeki. Oto ta uchwała. W Polsce, w kraju, który stara się o przyjęcie do Unii Europejskiej, w centrum stolicy na brzegu Wisły, jedynej nieuregulowanej w znacznym stopniu dużej rzeki Europy, na obszarze krajobrazu chronionego funkcjonuje olbrzymie wysypisko odpadów. Zorganizowała je w 1995 roku pod hasłem Regulacja Rzeki Gruzem Okręgowa Dyrekcji Gospodarki Wodnej Warszawy. Planowane są następnie tego rodzaju wysypiska w obrębie Warszawy, gminie Białołęka, w okolicy Kępy Tarchomińskiej oraz gminie Wawer, również na obszarze krajobrazu chronionego. Wysypisko zorganizowane przez ODGW w okolicach kanału Żeleńskiego spowodowało przedostanie się do wód Wisły dużej ilości szkodliwych substancji, w tym ołowiu. Zwężenie koryta rzeki, co skutkuje znacznym zwiększeniem zagrożenia powodziowego w obrębie Warszawy. 3. Zniszczenie walorów przyrodniczych i krajobrazowych w Dolinie Wisły, w tym zniszczenie ostoi zwierzyny, miejsc lęgowych, ptactwa oraz zasypanie talizm ryb. Ta skandaliczna działalność ODGW jest naszym zdaniem rażąco sprzeczna zarówno z ustawą. Domagamy się od Ministerstwa Ochrony Środowiska. Jeszcze wtedy miało w nazwie ochrony, bo już teraz nie ma. Wtedy tak samo chroniło, jak i dzisiaj chroni środowisko. Też przewala tylko papier. 1. Natychmiastowego wydania zakazu jakiejkolwiek zwałki w Dolinie Wisły oraz używania odpadów do prac hydrotechnicznych. Skutecznego egzekwowania już istniejących przepisów dotyczących ochrony przyrody. Oszacowania i wyceny szkód powstałych w związku z działalnością ADGW. Wyciągnięcia konsekwencji w stosunku do osób winnych zniszczenia środowiska naturalnego w rejonie zwałki ODGW w okolicach ujścia kanału Żeleńskiego, włącznie z zawiadomieniem organów ścigania. Wyciągnięcie wniosków organizacyjnych dotyczących skuteczności działania ministra ochrony środowiska w strukturach państwa polskiego. Sprawy niszczenia środowiska naturalnego Doliny Wisły będą coraz częściej poruszane na łamach Świat spinningu i muchy. Z tych 5 postulatów nie został nawet w 1 promilu zrealizowany żaden z nich. No tak gryzą, że po prostu. To dobrze wam, co? Dobrze wam, oj dobrze. Szkoda, że tak ryby nie biorą.
Przez kogo takie ryby nie biorą? Przez robactwo. Przez robactwo, które doprowadziło do tego. Przez to robactwo, które ma dwie ręce, dwie nogi i podobno mózg, podobno duszę. To pijawki. Ale pijawka jest bardzo w ekosystemie niebywale. Na przykład jest taki skorupiak mały, gdzie byśmy nie odkryli cegły, one tam wszędzie są. Nie prośniawka, tylko prośniak, coś takiego. Prosinka, coś takiego. Taka stonoga. Ona rozkłada metale ciężkie. To jest ten robaczek. Skorupiak. Prosionek chyba się nazywa. Widzicie? I ten jeden skorupiaczek jest więcej wart. Ten jeden niż cała populacja ludzi na świecie. On robi cokolwiek dobrego dla natury. To zwierzę jest więcej wart niż wszyscy ludzie na świecie, bo ludzie nic nie robią dobrego dla środowiska, tylko niszczą. Nazywają jeszcze takiego skorupiaczka robactwem. Niebywałe to jest. Robactwo mówi o bohaterach ziemi, że są robactwem. Kurwa, gdzie ja nie wiem. Mijają 3 miesiące i w 6 numerze 90/99 mamy odpowiedź Polskich Wód, czyli wcześniej ODGW. Po opublikowaniu w numerze 3/99 artykułu Ekolodzy w natarciu do redakcji nadszedł obszerny list, którego autorem jest pan magister inżynier Jerzy Zieliński, zastępca dyrektora do spraw eksploatacji Okręgowej Dyrekcji Gospodarki Wodnej w Warszawie, które to przedsiębiorstwo jest administratorem Wisły, tak jak i dzisiaj. Autor listu, powołując się na prawo prasowe, żąda, aby w świecie spinningu i muchy został opublikowany jego list w formie sprostowania. Uważa bowiem, że artykuł Ekolodzy w natarciu opatrzono błędnymi i złośliwymi komentarzami i że zarzuty wymienione w uchwale nr 1 są kłamliwe, gołosłowne i subiektywne oraz że złamana została zasada rzetelności nie tylko dziennikarskiej. A oto obszerne fragmenty wyjaśnienia ODGW administratora Wisły. Autorzy uchwały i komentarza pominęli definicję odpadu wymienione w artykule ustawy o odpadach. Odpadami są wszystkie przedmioty i substancje powstałe w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej i nieprzydatne w miejscu lub czasie, w którym powstały. Nie jest to więc znaczenie pejoratywne. Artykuł ten i ten ustawy o odpadach określa, że nie uważa się za składowisko odpadów, jeżeli spełnione są warunki. Odpady przeznaczone są do wykorzystywania np. nadwyżki ziemi i gruzu. Odpady wynikają z procesów technologicznych, np. z bilansu mas ziemnych. Gromadzenie odbywa się na terenie, do którego wytwarzający posiada tytuł prawny, np. inwestorzy budowlani i odbiorca ODGW w międzywalu Wisły. Celem robót w korycie Wisły w kilometrze 521-523 poniżej wylotu Kanałżyńsko jest odsunięcie nurtu od orodowanego brzegu prawego, gmina Białołęka, gdzie znajduje się wielkie składowisko popiołów Ecerzerań. Ponowne przybliżenie nurtu do brzegu lewego, gdzie znacznie pogarszają się w okresach niżówkowych warunki eksploatacji ujęcia wody przemysłowej dla huty Warszawa-Lucini. Zlikwidowanie zastoiska wodnego przy wylocie kolektora ścieków tuż za kanałem Żerańskiego, stanowiącego wylęgarnię komarów. Jezu, nie mogę. I źródło bardzo nieprzyjemnych zapachów. Aha, czyli jeżeli... Jakie zastoisko, jak tam zawsze płynęła woda? Nie, ale w ogóle dobra, że ja czytam, nie, no w ogóle nie, no dobra. W obrębie stolicy tak nieprzyjazne człowiekowi miejsce uniemożliwia wypoczynek i rekreację. Znaczy, jak się zasypie, to już można być nad tą wodą, gdzie płyną ścieki z kolektora, a jak się nie zasypie, to... Znaczy, jak się zasypie, to można, jak się nie zasypie, to też płyną ścieki z kolektora. Nie, no w ogóle, dobra, ale dobra. Roboty w kilometrze 521-523 prowadzone są w oparciu o ocenę oddziaływania na środowisko opracowaną przez pana Żelaznickiego. Budowa zabezpieczeń nasypów w formie ostróg posiada wydaną przez Urząd Gminy. To pan Wiesław Nowicki właśnie. Chyba, słuchajcie, jest rok 99, mamy 2021 i ta sprawa chyba jeszcze nie jest cały czas wyjaśniona z tymi ostrogami. Cały czas nie wiem, czy to nie leży w sądzie administracyjnym i sąd nie wiedział, co zrobić. To takie sądy. No oczywiście to bezprawne. Zarzut przedostania się wód Wisły dużej
do wód Wisły dużej ilości szkodliwych substancji, w tym ołowiu, jest dla nas zaskakujący. Nieprawdopodobny. Nikt nigdy o takim fakcie nie poinformował dotychczas ODGW Warszawy. Pomimo niewątpliwie obywatelskiego obowiązku, gdyby taki fakt mógł zaistnieć w jakiejkolwiek postaci, przecież lity ołów jest w wodzie nierozpuszczalny. Natomiast w formie rozpuszczonej, na przykład jako składnik farb, musiałby być wylany do Wisły w znacznej ilości, aby mógł być potwierdzony badaniami laboratoryjnymi wody powyżej i poniżej placu budowy, skoro średnioroczny przepływ Wisły w Warszawie wynosi 700 metrów sześciennych na sekundę. Zarzut zwężenia koryta, co skutkuje znacznym zwiększeniem zagrożenia powodziowego w obrębie Warszawy, jest niepoważny. Tym bardziej, że formułują go nie fachowcy, lecz humaniści, biolodzy, ornitolodzy i specjaliści z dziedzin innych niż fizyka ruchu wody w korytach otwartych, odniesione do dużych rzek, a także glaciologia. Zarzut niszczenia walorów przyrodniczych i krajobrazowych w Dolinie Wisły, w tym zniszczenia ostoi zwierzyny, miejsc lęgowych, ptactwa oraz zasłania tarlisk ryb, ponawiany jest od wielu lat nieustannie przez doktora Wiesława Nowickiego. No właśnie, właśnie, o czym mówię. Który powtarza te same lub podobne własne opracowania, ekspertyzy w cudzysłowie, w odniesieniu do bardzo wielu miejsc, gdzie nie podobają mu się działania przeciwerozyjne ODGW. Budowa wszystkich mostów na Wiśle oraz przeciwpowodziowe i przeciwzatorowe wycinki drzew w korycie wielkiej wody. Łatwość stawiania gołosłownych zarzutów i brak możliwości weryfikacji prawdziwości przez ODGW wynika stąd, że nie posiadamy inwentaryzacji stanu zarybienia, stanu ilościowego miejsc lęgowych ptaków, ssaków, gadów i płazów. Wojewódzki Inspektorat WIOŚ w Warszawie przeprowadził w dniu tego kontrolę na terenie Międzywala 521-523. Kontrola nie potwierdziła wbudowania śmieci. To ciekawe, że WIOŚ nie widział, potem przyjechał, wiecie kto przyjechał? Sam minister przyjechał na zwałkę i też nie widział. A ja widziałem na przykład, jak wielkie kipry, takie, wiecie co, to są takie ciężarówki potworne, wysypywały całą zawartość na przykład aptek. Wiecie, jakie tu rzeczy poszły? Przez te kilka lat nie macie. No to WIOŚ nie widział, ja widziałem, ale WIOŚ się lepiej zna. No ja byłem codziennie, WIOŚ był raz i nie widział. Natomiast stosowanie gruzu budowlanego, piasku oraz ziemi pochodzącej z wykopów budów warszawskich jako przykład recyklingu materiałowego w pełni poparł dyrektor generalny Urzędy Województwa. Codzienna, nieustanna kontrola wykonawcy i okresowa kontrola ODGW zapobiega przywozowi śmieci. Bzdura. Mimo tego przy prawie milionowej kubaturze robót ziemnych może zdarzyć się, że nocą nieznany sprawca sporadycznie wyładuje na teren budowy, na terenach budowy niepożądane śmiecie. Nietoksyczne w nawiasie. A skąd wie? Że nietoksyczne? Jest to zdarzenie wyjątkowo stanowiące niewielki ułamek procentu kubatury. Jak się kręci? Przed formowaniem ostatecznym następuje zawsze segregacja dowożonego materiału. Jaka segregacja? Jak stała budka koło Stefana i 500 ciężarówek dziennie wjeżdżało, to co? To ten, który stał na budce, wchodził i kopał, rozkopywał i widział, co jest pod spodem, pod piachem? Matko Boska, często Boska. 23 października 98 w ministerstwie odbyła się narada w sprawie kontynuacji robót ziemnych prowadzonych na prawym brzegu Wisły w rejonie kanału Żelańskiego. Z udziałem wiceministra Radosława Gawlika, dyrektora Departamentu Zasobów Wodnych gmin Białołęka, przedstawiciela IMGW, Politechniki, OTOP, Izby Ochrony Środowiska i tak dalej. Uznano za konieczne wykonanie omawianych prac ziemnych. Starorzecza pozostawiono w stanie pozwalającym na przepływ wód w zakresie stanu średnich i wysokich. Zdeponowany gruz będzie pokryty nakładem i porośnięty roślinnością. No to chyba normalne, nie? Teren zostanie poddany rekultywacji. Mimo nieprzychylnej dla nas wymowy waszego artykułu, nie rezygnujemy ze współpracy z waszym środowiskiem. W pierwszym rzędzie pragniemy zwrócić się z apelem do licznego grona wędkarzy, czytelników waszego miesięcznika, aby wspólnie z administratorem rzeki zwalczali przypadki naruszenia stanu technicznego budowli wodnych ostróg i tam równoległych przez przemieszczenie kamieni, narzutu, dybli i innych elementów ubezpieczeń dla celów organizowania stanowisk wędkarskich oraz poszukiwania żywych przynęt.
Budowle te i nasypy służą ochronie przed erozją i są wspólnym dobrem mieszkańców, wędkarzy i administracji. I tutaj jest odpowiedź Jacka Kolendowicza, redaktora Jacka Kolendowicza, który dla mnie kiedyś był wzorem. Jakiś taki ambiwalentny stosunek mam w tym momencie do redaktora Jacka Kolendowicza. A dzisiaj jak patrzę, kto publikuje w gazecie, której redaktorem naczelnym jest Jacek Kolendowicz. I oto jak odpowiedział redaktor Jacek Kolendowicz. Szczerze mówiąc, przede wszystkim zaszokowało mnie uzasadnienie konieczności robót w korycie Wisły w Warszawie. Otóż jeśli dobrze zrozumiałem, zmienia się bieg i poprawia wygląd naszej największej, w sporej części naturalnej rzeki tylko dlatego, aby dogodzić prywatnej firmie z obcym kapitałem Huta Lucinia, zmyć nieoczyszczone ścieki wielkiego miasta, uchronić składowisko popiołów z elektrowni Żerań, czyli jedno z niszczeń środowiska, naprawić drugim. Termin odpady może nie mieć w pewnych sytuacjach znaczenia pejoratywnego, natomiast znaczenie pejoratywne ma z pewnością ich wsypywanie do rzeki. Przeciwko prowadzeniu robót hydrotechnicznych w obecnej formie na Wiśle na Żyraniu dwukrotnie wypowiadał się wojewódzki konserwator przyrody w Warszawie, który występował o natychmiastowe przerwanie prac. Przeciwko zagruzowywaniu międzywala opowiedziała się także Wojewódzka Komisja Ochrony Przyrody w Warszawie. Szkoda, że pan dyrektor o tym nie wspomniał. Jest niestety bezspornym faktem, że w odpadach, którymi regulowana jest Wisła, znajdują się śmieci i to nie tylko wysypywane nocą. Asfalt, szkło, opakowania po chemikaliach i produktach spożywczych, pręty zbrojeniowe. Potwierdzają to pismo z Białołęki, notatka Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z tego dnia. Kontrolujący nie stwierdził segregacji odpadów, a także zgłaszający się do nas wędkarze, którzy na zwałce regularnie zbierali złom ołowiany. Tak. I nie chodzi tu przecież o wlewanie do Wisły ołowiu w formie rozpuszczonej i znaczący wzrost jego stężenia w wiślanej wodzie, lecz jego stałą obecność w rzekomo czystym materiale, którym reguluje się rzekę. Litołów też wchodzi w reakcję z wodą, oczywiście, że tak. Dlatego właśnie w kilku krajach zachodnich, między innymi Anglii, a powoli także i u nas wędkarze rezygnują z stosowania ołowianych ciężarków, zastępując innymi, nietoksycznymi. Jest to kwestią świadomości ekologicznej, a nie wyrywane z kontekstu zamówionych ekspertyz. Cyniczne uwagi o obywatelskim obowiązku są tu chyba nie na miejscu. To ODGW odpowiada za to, co wrzuca do Wisły, za stan jej środowiska naturalnego, zwłaszcza, że istnieje tylko dzięki pieniądzom podatników. Analogiczna decyzja tegoż urzędu z dnia tego i tego nakazuje budowę ostróg z kamienia łupanego na pokładzie faszynowym, czyli zgodnie ze sztuką, i wyklucza stosowanie odpadów. Prowadzone przez ODGW prace regulacyjne z użyciem gruzu są sprzeczne z planem zagospodarowania przestrzennego dla Warszawy. O stanie rzeki można przekonać się na własne oczy nad Wisłą, nie tylko na zdjęciach, w spinningu, w świecie spinningu. Na przykład o zwężeniu koryta rzeki o setki metrów w miejscu, gdzie akurat znajduje się potężna płytka rafa. W grudniu ubiegłego roku utworzył się w tym miejscu spory zator lodowy. Pamiętam to jak dziś. No naprawdę groziła powódź w Warszawie przez to. Naprawdę. I to kiedyś będzie. Wspomnijcie moje słowa. Wspomnijcie moje słowa. Przez to gardło, które zostało zwężone, będzie powódź w Warszawie. Ale co oni powiedzą? A to ekolodzy nie dali nam tego. Przepływ w rzece zawsze podlega bowiem prawom fizyki. Nie zawsze natomiast wykonanym na zlecenie opinią ekspertów. Kropka. Księżycowego krajobrazu z wałki, znajdującej się na obszarze krajobrazu chronionego, nie da się niestety zakryć papierem zużytym na ekspertyzy, decyzje, opinie czy wyjaśnienia. O stratach przyrodniczych, także wędkarski. Nie sposób spokojnie pisać. W miejscu, w którym płynęła rzeka o jeszcze w miarę naturalnym charakterze, w takim kurwa charakterze, gdzie była plaża po wojnie i cała wiara żerańska schodziła się na tą plażę. Podobno mój ojciec to wykotłował wszystkie tam te dziewuchy, które tam przychodziły. Moja mama nie żyje, także no. A mój ojciec nie ogląda YouTube'a, także
Chociaż donosicieli... W miejscu, w którym płynęła rzeka, o jeszcze w miarę naturalnym charakterze, gdzie co roku tarły się brzany, znajduje się teraz obrzydliwa bura hałda. Szkoda, że specjaliści z ODGW nie policzyli tych tarlisk, dzikich wysp, miejsc ostoi ptactwa i zwierzyny, zanim jeszcze podjęli decyzję o zwałce. No wyspa, na której stworzyłem swoje dziecko. A małpi gaj, który został zasypany, uwieczniłem go w mojej książce. No jakie to było piękne. Taka rzeczka, jak ja wiem, 1/3 wkry, szerokość bystra, poprzecinana starymi przedwojennymi tamami. Gdzie do cholery ryby? Brudny od tego kolektora syf, ale ryby się działo, nawet nie wiecie, głęboczek tam było i głęboczek, piękna ryba. To przecież ODGW był i jest gospodarzem wody, a nieznajomość tych danych jest tutaj z pewnością okolicznością obciążającą, bo oznacza, że gospodarz nie interesował się stanem swego inwentarza, ani całościowymi skutkami swej działalności. Tak, to prawda. Czy nie sądzi pan, panie dyrektorze, że aby zarzucać komuś kłamstwo, trzeba przede wszystkim samemu być w porządku? Czy poglądy ekologów także wymagają sprostowania, aby pasowały do technokratycznej koncepcji kształtowania Wisły, tak zaciekle bronionej przez ODGW? W całkiem niedalekiej przeszłości wiele podobnych technicznych koncepcji, zgodnych z prawem i popartych wieloma pozytywnymi opiniami ekspertów, doprowadziło do całkowitej dewastacji środowiska naturalnego. W kilku rozwiniętych dzisiaj krajach zachodnich, czy koniecznie musimy powtarzać te błędy, ich błędy? Deklaracja współpracy z naszym środowiskiem jest godna uwagi, ale nie może się opierać tylko na narracji jednej ze stron. Przecież Wisła jest naszym wspólnym dobrem, które powinniśmy chronić zgodnie z logiką, a nie zrywanymi z kontekstu przepisami niedoskonałego prawa lub w interesie wąskiej grupy technokratów. Podpisany Jacek Kolendowicz. Wiele podobnych technicznych koncepcji zgodnych z prawem i popartymi z wieloma pozytywnymi opiniami ekspertów doprowadziło do tego. Zgodnie z prawem. Co to jest prawo? To jest zespół norm i tak dalej, ocen i tak dalej, ustalone przez grupę jakichś tam coś. Potem doprowadzone przez władzę ustawodawczą, uchwałodawczą. Dobrze. I takie plemię w Afryce było, powiedzmy, tak? Znaczy powiedzmy, było. I takie sobie prawo ustalili, że oni mają ZUS. Mają swój zakład ubezpieczeń społecznych. No i jak realizowali właśnie w momencie, kiedy kobieta czy mężczyzna przechodzili na emeryturę. Nie pamiętam, czy tylko kobiet dotyczyło, czy także mężczyzn. Wiem, że na 100% kobiet. Otóż mieli takie wielkie knury w zagrodzie, takie potężne knury. I wrzucali żywcem tą kobietę do tych knurów i te knury tą kobietę zjadały żywcem. No i co? Kto? No prawo. Prawo ustalone przez establishment. No i teraz można powiedzieć, no jest to niehumanitarne, ale zgodne z prawem. Jak w Talmudzie na przykład. W Talmudzie jest dopuszczone stosunek z 3-letnią dziewczynką. Prawo. Prawo. No i co? No i ktoś, kto się przystraja temu prawu, podlega procesowi. Prawo. A jeszcze jest kolejna sprawa, jeśli chodzi o prawo. Na przykład w Polsce to polskie prawo nawet nie jest całkiem głupie. No ja bym to zmodyfikował. Ale jeszcze jest potem stosowanie i interpretacja tego prawa. Ludzie ludziom zgotowali ten los. Mili, tak kończąc, bo to się stanie. Jeżeli ja na przykład miałbym pośrednika i ten pośrednik ode mnie by coś dzierżawił i brał jakiś procent, ale ja sam mógłbym te 250 milionów przytulić w sensie takim, że ja bym nimi dysponował, no to wolałbym sam to zrobić. Mili, przedstawiłem wam, jaki był stosunek byłych wód polskich do przyrody. Czy jeśli wody polskie przejmą, a przejmą rynek, czy będzie tak samo,
czy będzie lepiej, czy będzie gorzej? Nie, no masakra, no kurwa, no tyle rzucania. Wiesz, nawet chociaż kurwa kontakt zrobią, nic. Ale widzisz, są lepsi. Są lepsi i mówią, gdybym chciał, to bym złowił. O Jezu, miliardy miliardów do miliardowej potęgi, ale nie chcę, bo jestem tak dobry, że nie chcę. Kurwa, ty, słuchaj, z takimi rabkami się podoba po pół kilo, rozumiesz? Taką rybę, przecież to na żywca się zakładało kiedyś, naprawdę, za pół lata. No, brzydka rzecz, ale tak było. A oni teraz jako okaz. Chuj, dupa i kamieni kupa. Tego państwa już nie ma. Żadnych ślimaków. Nawet, słuchaj, Boleń nawet nie chodzi. Kurwa, no żeby... Ale nie, stary, nie... Jakim... Ale o czym ty mówisz? Uklei nie ma, kurwa. Ty wiesz, że normalnie ci przewodnicy wędkarscy chwalą się, że złowili suma na klenia? Zobacz, tu z jednej strony łowią suma, o, wypuszczamy, a tu, słuchaj, mordują, znaczy inaczej, nadziewają na hak biednego klenia, rozumiesz? Którego jest bardzo mało w Polsce, który jest kolejnym gatunkiem do wyginięcia, jeśli chodzi o Wisłę. Tego klenia było kiedyś jak leszcz, jak jaź. No, przecież jest wymiar ochronny, to dlaczego oni w ten sposób? Nie, może wymiarowego, rozumiesz, klenia założyć, a tu o co innego chodzi. Hipokryzja polega na tym, że my kochamy rybę i ją wypuszczamy. Ale z drugiej strony, żeby złowić, to my ją męczymy, tego klenia, rozumiesz? I łowimy na klenia, który już jest na wyginięciu w Wiśle. To jest ta hipokryzja. I tego gazety nie widzą. Jacku, drogi Jacku. To fotografowanie się z taką ilością ryb czasem. Co ty tych linów nawalił na tej plandece? Nie, to słuchaj. Ale wiesz, że to się od tych sumiarzy zaczęło? To się od tych sumiarzy zaczęło, a teraz, ja już to mówiłem w którymś filmie, przechodzi na inne ryby. Przecież to w ogóle jest... Nie! Ale dobra. Mili, dzisiaj nie jest o tym odcinek. Czy będzie lepiej? Tak! Lepiej nie mówić. Dobranoc! Bye!